Łącznie aż przez 8 godzin w ciągu doby, przez tak długi czas, zamknięty jest przejazd kolejowy na drodze wojewódzkiej biegnącej przez Gogolin. Aby udrożnić ruch, władze miasta wspólnie z Opolskim Urzędem Marszałkowskim planują wybudowanie wiaduktu nad torami. Inwestycja jest już na wyciągnięcie ręki. Maciej Dobrzański. Taki obrazek to w Gogolinie codzienność. W sumie w ciągu doby przez przejazd na linii kolejowej E30 nie da się przejechać łącznie przez 8 godzin. Przejechać nie mogą także karetki, które zmierzają do wypadków w okolicy Góry Świętej Anny. Jak na autostradzie się coś stanie, to jest masakra. Mhm. To są takie korki, tak jest zakorkowany Gogolin, że... Że tutaj wiecznie trzeba stać na tym przejeździe, nie? Czasami tu 40 minut można stać, a w ciągu dnia parę razy. Remedium na korki ma być wiadukt, który okrąży przejazd kolejowy od jednej z kolejowych bramnic w stronę miasta. Najważniejsze procedury związane z inwestycją zostały już zakończone. Od wielu lat właśnie były głosy społeczeństwa, żeby najpierw udrożnić przejazd i wybudować wiadukt. Przygotowaliśmy dokumentację, przygotowały Zarząd Dróg Wojewódzkich, gmina Gogolin sfinansowała tę dokumentację. Dokumentacja jest gotowa, w tej chwili szukamy środków, żeby ta inwestycja mogła ruszyć. Realizacja inwestycji wycenianej nawet na 60 milionów złotych nie będzie możliwa ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Ale zrodził się już pomysł, po jakie środki sięgnąć. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłaszają nabór wniosków właśnie skrojone dokładnie pod tego typu inwestycje i to dofinansowanie będzie nawet do 80% i tutaj bardzo liczymy na to, że na pewno taki wniosek złożymy i liczymy na to, że będzie pozytywnie zakwalifikowany. Mieszkańcy niecierpliwie wyczekują inwestycji. Przydałby się ten wiadukt. Na 100%. Władze Gogolina liczą na to, że już w przyszłym roku będą mogły ogłosić przetarg na realizację budowy wiaduktu. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski.